teraz Pan Jezus opisuje Antychrysta, który pojawi się pośród ludzkości. Antychryst to będzie osoba wysoko postawiona, wysoko jak gwiazda. Dlatego jego synowie na nas się skupiają i mnie atakują, że jest nieposłuszny. Biją maluczkich, by zakryć przygotowanego potwora, który będzie rozdawał perfekcyjne karty nieprawości. Nie tak jak gwiazda ludzka, która jaśnieje na ludzkim niebie, lecz gwiazda ze sfery nadprzyrodzonej. Nie chcę wam powiedzieć, co mi na myśl przychodzi. Bym dostał strzał z nieba. Więc podaję wam definicję Antychrysta. Będzie to osoba wysoko postawiona, wysoko jak gwiazda, gwiazda ze sfery nadprzyrodzonej. Dramat, ona wyjdzie z łona Kościoła katolickiego. Mogę wam tyle powiedzieć. Ulegając urokowi nieprzyjaciela, to by trzeba było zrobić dogłębną analizę tekstów, wypowiedzi. Pozna pychę po pokorze, ateizm po wierze, rozwiązłość po czystości, głód złota po ewangelicznym, ubóstwie, pragnienie zmysłów po życiu ukrytym. Mniej przeraża widok, mówi Pan Jezus, gwiazdy spadającej z firmamentu, niż ujrzenie, jak wpada fila szatana, to wybrane stworzenie, które powieli grzech swego Ojca, swego wybranego Ojca. Lucyfer przez pychę stał się przeklęty i ciemny. Antychryst przez pychę jednej godziny stanie się przeklętym i ciemnym po tym, jak był gwiazdą mojego wojska. W nagrodę za swe wyparcie się, z powodu którego zadrżą dreszczem grozy niebios, a kolumny kościoła zatrzęsą się z przerażenia, wywołane jego upadkiem, otrzyma całkowitą pomoc od szatana. Dzieci, sił mi brakuje, słabość mi ogarnia, kiedy przez mój umysł przylatuje tysiące analiz. On da mu klucze do czeluści, aby je otworzył. W niepohamowanej ambicji, jeszcze zbyt małe, wydadzą mu się nadprzyrodzone pomoce otrzymane od szatana. Będzie poszukiwał innej pomocy u wrogów Chrystusa. Aż Bóg powie dosyć, Panie, kiedy to powiesz. I spali ich na popiół przez wspaniałość swego ukazania się. Zresztą nie wy jesteście przeznaczeni do tego, by zakosztować tej grozy, a zatem wam pozostaje się tylko modlić za tych, którzy będą musieli ją przeżyć. Wielka liczba tych ostatnich już jest na ziemi. To zdanie bardziej, bo to są kropki, dotyczy tych, którzy są zdrajcami i synami i dziećmi Antychrysta. Dzieci, idę dalej, nie zatrzymuję się tu, bo bym zasiwiał.
Dziś na myśl przychodzą tylko słowa Brandano z Petrojo, włoskiego pustelnika z Wielkiego Czwartku w 1527 roku. Nazywali go Włosi Chrystusem Wariatem, który podczas błogosławieństwa udzielanego przez Klemensa VII ludowi zaczął wykrzykiwać i wołać do niego: sodomickim pękarcie, przez twoje grzechy Rzym zostanie zniszczony.